Cześć, kochani, to nie jest żaden odcinek tematyczny, ale raczej taka szybciutka-wrzutka podejmuje temat, który zauważył i chwała mu za to Filip Grega. Filip Grega to jest instruktor nauki jazdy, ekspert od BRD. Filip Grega prowadzi też swój kanał na YouTubie Prawko Plus. Bardzo polecam, link na dole albo gdzieś tutaj, nie wiem, nie umiem tego wstawiać. Jak mi się uda, to będzie, jak nie, to jest na dole w opisie. Świetny kanał merytoryczny, dużo wyjaśnia i w taki prosty sposób przystępny dla kierowców. No i co pan Filip Grega zauważył? Otóż gdy myśmy skupili się wszyscy na przejściach sugerowanych czy taryfikatorze, to przy okazji w prawie o ruchu drogowym zmieniono definicję skrzyżowania. Przeczytam Wam tą nową definicję. Ona brzmi tak: część drogi będąca połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub drogą wewnętrzną. I co to oznacza? Tak szybko i skondensowanie. Do rangi skrzyżowań urosły właśnie wszelkiej maści łączniki, takie, na których można było sobie zawrócić na drodze dwujezdniowej, na przykład w obszarze zabudowanym. A to oznacza, że w tej chwili można stracić prawo jazdy zupełnie nie wiedząc tak naprawdę za co, bo. Skrzyżowanie, przypominam, jest nie tylko obiektem inżynieryjnym, gdzie się drogi krzyżują, ale ono też ma swoje znaczenie w prawie o ruchu drogowym, a mianowicie chodzi oczywiście o to, że między innymi odwołuje y, limit prędkości na danym odcinku, czyli na takiej drodze dwujezdniowej najczęściej mamy siedemdziesiątkę, prawda? Mówię o mieście, obszarze zabudowanym. No i... Jeżeli nie ma ponowienia tego znaku po skrzyżowaniu, to znaczy, że wracamy do prędkości ustawowej, czyli 50 km na godzinę, czyli jedziemy sobie po takiej drodze, mamy taki łącznik, na którym można zawrócić, i chociaż nikt tam nie zawraca, to za tym łącznikiem nie ma ponowienia znaku, bo on nie był nigdy skrzyżowaniem. No i w efekcie. Tam obowiązuje nie 70, tylko 50 km na godzinę, a to robi dużą różnicę w taryfikatorze. I drugi temat, chyba nawet ważniejszy, bo jeżeli jedziemy sobie taką ulicą, gdzie są 2, czy trzy, trzy pasy, niech to będzie na przykład Stella Sawickiego w Krakowie, i jest tam wyznaczone miejsce do zawracania, to się nagle okazuje, że jest to skrzyżowanie. Więc jeżeli ktoś, będąc na skrajnym lewym pasie, zdecyduje, że chce zawrócić, wrzuci kierunek, i zacznie zjeżdżać na ten łącznik, będący teraz skrzyżowaniem, to wy jadąc prawym pasem popełniacie właśnie jedno z największych, najcięższych wykroczeń w ruchu drogowym, czyli wyprzedzacie na skrzyżowaniu. I żeby uniknąć mandatu, tak naprawdę trzeba by było zwolnić do jego prędkości i się zatrzymać, po czym ewentualnie go wyminąć. Nie wiem, co przyświecało Ministerstwu Infrastruktury, zmieniając yy, Dotychczasowe brzmienie zapisu o skrzyżowaniu. Napisałem do ministerstwa z prośbą o wyjaśnienie i czekam, ale tak zgadzam się całkowicie z Filipem Gregą, że jego interpretacja jest w mojej opinii słuszna, bo bazuje na ustawie, a nie żadnych rozporządzeniach a to co wynika wprost z ustawy stosuje się, że tak powiem na drodze 1 do jednego. więc apeluję zwróćcie na to uwagę, bo rzeczywiście można dzisiaj stracić prawo jazdy w ogóle nie wiedząc co się zrobiło źle, no jedziecie sobie prawym pasem 70, nikomu nic złego nie robicie i nagle dostajecie mandacik za plus 20, bo tam jest 50 i dostajecie drugi mandacik co najmniej 10 punktów karnych za Wyprzedzanie na skrzyżowaniu. Pff. Tyle ode mnie, taka szybka wrzutka. Trzymajcie się ciepło i papa. Na dole podkreślam jest link do filmu Filipa Gregi i bardzo polecam jego kanał. Motoprawda w internecie Paweł Rygas. Hej.